W drugim odcinku poświęconym najstarszemu światu w kosmosie opowiemy sobie o tym, jak niesamowicie wiele ciekawych informacji jest zawartych właśnie w tych fluktuacjach temperatury promieniowania tła, które obserwujemy na różnych skalach. Będziemy mówić o swoistej kosmicznej symfonii niebieskich sfer. Zapraszam. Kiedy już kosmologowie zaczęli dokładnie badać te niejednorodności w temperaturze tego promieniowania tła na niebie, które zauważyliśmy, okazało się, że na różnych skalach, zależy na jakich skalach patrzymy, te niejednorodności wydają się albo nasilać, albo słabnąć. Tutaj warto zwrócić uwagę, że patrzymy na całą sferę niebieską za pomocą radioteleskopu, więc różne skale możemy utożsamić z tak zwanym momentem multipolowym. To jest bardzo prosta koncepcja, ale mniej więcej w przybliżeniu mówi nam, na ile części podzielimy sferę niebieską. No i jeżeli R jest równe 2, to patrzymy na dwie części sfery niebieskiej, czyli jakby dzielimy je na dwie półkule i patrzymy, porównujemy temperaturę jednej i drugiej półkuli w różnych kierunkach i tak dalej. 4 to już dzielimy na 4 ćwiartki. I tak wyżej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli im większe L, tym na większą liczbę części dzielimy sferę niebieską, czyli na mniejsze de facto skalę patrzymy, bo więcej tych części przypada na tą samą cały czas sferę niebieską, więc powierzchnia każdej z tych części jest coraz mniejsza. No i zauważyliśmy, badając promieniowanie tła, że nasilenie tych fluktuacji jest różne i istnieją specyficzne skale. Tutaj odpowiadające specyficznemu wyborowi momentu multipolowego L, specyficzne skale, dla których pojawiają się piki, czyli takie bardzo, bardzo mocne nasilenie tych fluktuacji, których fluktuacje są bardzo charakterystyczne, różnice między ciepłymi a zimnymi obszarami w tych fotonach są największe i te piki możemy utożsamiać w zasadzie dźwiękami, dlatego że okazuje się, że zapowstawanie tych specyficznych, właśnie charakterystycznych pików odpowiadają fale akustyczne w tej plaźmie, z gorącego młodego wszechświata, w której właśnie powstał neutralny wodór. I stąd czasami o promieniowaniu kosmicznym tła mówimy, że to jest prastara kosmiczna symfonia niebieskich sfer. Zerknijmy jeszcze raz na ten wykres, który wcześniej pokazywaliśmy. To jest tak zwane widmo kątowych fluktuacji temperatury, w tym promieniowaniu tła. Skomplikowana nazwa, ale sprawa jest bardzo prosta. Otóż tutaj na osi pionowej odznaczamy widmo mocy, czyli miarę tego, jak mocne są fluktuacje. Jeżeli ta liczba jest mała, to średnio fluktuacje mocno nie odbiegają od średniej. O, może tak powiedzmy. Jeżeli ta liczba jest duża, to na dalej skali dużo obszarów nieba odbiega mocno od średniej fluktuacji, średniej temperatury dla danej skali. I rzeczywiście widzimy tutaj charakterystyczną serię takich pików akustycznych. Jak wspomnieliśmy, właśnie one odzwierciedlają to, co się dzieje w momencie, kiedy w młodym wszechświecie rekombinacja wodoru ma miejsce i to światło jest uwolnione. I rzeczywiście za to wszystko odpowiadają piki akustyczne i możemy sobie zrozumieć je w następujący sposób. Otóż mamy do czynienia z plazmą, w której fotony są uwięzione razem z protonami i elektronami, czyli z materią. I teraz tam, gdzie jest jakaś fluktuacja gęstości pozytywna, jest trochę gęściej, mamy lokalnie troszkę większą grawitację. I tą grawitację możemy nazwać studium potencjału. Ta studia potencjału generuje przyciąganie, no i tam, gdzie jest troszkę gęściej, materia zaczyna z okolicznej morza plazmy przypływać do środka. I tak to jest tutaj zobrazowane przez ten spadek. Jest coś takiego tutaj jak masa efektywna, czyli ta masa uwięziona w tej lokalnej fluktuacji gęstości. Ale w miarę jak gęstość wzrasta, wzrasta lokalnie temperatura i pojawia się wewnętrzne ciśnienie promieniowania i to ciśnienie fotonów rozpycha z powrotem to zaburzenie gęstości. Mamy do czynienia z czymś, na czym nazywamy oscylacją harmoniczną. Tutaj jest to zobrazowane bardzo prosto, jak takie masy, dwie kulki masy efektywnie wibrujące harmonicznie na sprężynkach. Sprężynki tutaj odpowiadają nam, modelują nam to ciśnienie, które wynika z tego, że jest promieniowanie. Więc grawitacja ściska nam masę, rośnie ciśnienie w środku, ta sprężyna w pewnym momencie zaczyna przezwyciężać odpychanie sprężyny, czyli ciśnienie fotonów, przyciąganie grawitacyjne i
nastąpiło rozprężenie. No, ponieważ to następuje harmonicznie, oscylacje następują jedna po drugiej. Bardzo przypominają one właśnie fale dźwiękowe, takie, które z którymi na co dzień mamy do czynienia w przyrodzie. Tylko że pochodzą one z fluktuacji gęstości i temperatury w tej pierwotnej zupie gorącej plazmy. Zerknijmy jeszcze raz na to widmo mocy, to widmo tych fal akustycznych muzyki z początku wszechświata. Rzeczywiście widzimy serię takich charakterystycznych pików, czyli wzgórków, mówimy skal, dla których fluktuacje tej temperatury na niebie są mocniejsze niż to, co byśmy oczekiwali, taką średnią. Widoczny jest oczywiście pierwszy pik akustyczny, mówimy o nim pierwszy pik, i on odpowiada prostej fizyce, kiedy po raz pierwszy materia została ściśnięta i skompresowana, zagęszczona w lokalnych fluktuacjach, czyli właśnie tym pierwszemu zagęszczeniu tutaj, które się dzieje w tych studniach potencjału. A propos, wszystkie nieparzyste piki, czyli pierwszy, trzeci, piąty, właśnie odpowiadają zagęszczeniu materii w studniach potencjału, tylko te wyższe to są po prostu tak zwane wyższe harmoniczne, rzecz overtony. Co się dzieje, skąd się pojawia drugi pik? Drugi pik odpowiada rozrzedzeniu materii, który pojawia się dlatego, że ta ściśnięta materia zaczyna oddziaływać z fotonami, liczba ciśnienie fotonów wzrasta, w ogóle ciśnienie wzrasta i jest rozpraszana, czyli drugi pik wynika stąd, że fizyka jest taka, że po tym jak pierwotnie ta plazma została zagęszczona w strunach potencjału, potem uległa rozrzedzeniu. No i z kolei kolejny, trzeci pik to jest też zagęszczenie, ale teraz w tak zwanych wzgórzach potencjału, czyli tutaj, trzeci pik. Otóż po tym, jak ta materia została wypchnięta przez ciśnienie z tych studni, ona gdzieś musiała się znaleźć, czyli wypłynęła z pierwotnie gęstszych obszarów, a ponieważ na przemian obok siebie są gęstsze obszary i rzadsze obszary, no to ta materia, która została wypchnięta z gęstych, została ściśnięta właśnie tutaj na granicach pomiędzy tymi gęstymi obszarami. Z powrotem została skompresowana ponownie, ponieważ musiała gdzieś znaleźć ujście. Czyli trzeci pik to jest ponowna kompresja, czyli zagęszczanie, ale tym razem tam, gdzie pierwotnie było, jakby rzadziej. No i kolejne, każde następne, już coraz znacznie słabsze oscylacje harmoniczne są tłumione, dlatego że skale są coraz mniejsze, no i fizyka gazu i plazmy powoduje, że te fluktuacje nie mogą się, te fale takie akustyczne nie mogą się swobodnie rozchodzić. Teraz bardzo ważne własności wszechświata wynikają właśnie z takiej, a nie innego kształtu tych i proporcje do siebie tych pików akustycznych. To, że pierwszy pik jest dużo, dużo większy niż drugi, trzeci pik, wynika z tego, że tutaj cała materia została skompresowana, ale ponownie, kiedy materia ma być skompresowana, no to już jest tak, że rzeczy się nie dodają. To oznacza, że musiała istnieć dodatkowa grawitacja, dodatkowa siła, skupisk materii, które pozostały w tym pierwotnym zagęszczeniu, czyli takiej materii, która nie oddziałuje ze światłem. I to jest właśnie bardzo silny dowód na istnienie ciemnej materii we wszechświecie, która nie występuje w postaci normalnych atomów, właśnie, bo normalne atomy oddziałują ze światłem, byłyby wypchnięte z powrotem z tych skupisk, ale to, że te piki właśnie tak wyglądają, oznacza, że tej ciemnej materii musi być sporo. Mniej więcej wiemy, że około 6 razy więcej niż normalnej materii, czyli barionowej. A to, że ten duży pik, pierwszy pik jest tak duży w stosunku do tego rozrzedzenia, wynika, że ogólnie ile tej materii barionowej może być we wszechświecie, i tu nam się zgadza z tym, co mówi nam też pierwotna nukleosynteza, czyli daje nam mniej więcej liczbę 4%. W końcu też bardzo ważne jest to, że ponieważ ten pik występuje na charakterystycznej skali, niż jeden stopień kątowy na niebie, to oznacza, że wszechświat musi mieć globalnie płaską geometrię. Skąd to się bierze? Ano stąd, że w młodym, gorącym wszechświecie, gdzie jest ta plazma, fale dźwiękowe mogą się rozchodzić tylko z prędkością dźwięku, którą można wyliczyć na podstawie prostej fizyki, tego, jaka jest temperatura wszechświata i gęstość właśnie fotonów i barionów i ciemnej materii. Ale teraz, jak daleko zdążą takie fale dźwiękowe się przemieścić, zależy od tego, jak wielki jest wszechświat w danym momencie, bo nie mogą one przemieścić się dalej niż wiek wszechświata, no i prędkość, którą się przemieszczają. Mówimy, że jest coś takiego jak horyzont akustyczny, horyzont dźwiękowy. Fale dźwiękowe nie mogły przebiec dalej niż pozwalałby na to wiek wszechświata w momencie rekombinacji. No, więc to jest taka specyficzna wielkość, którą możemy wyliczyć. I teraz
ponieważ obserwujemy, że po 13 miliardach lat ten największy pik pojawia się więcej w tej skali, wiemy, że nie został on ani powiększony, jak w szkle, jak w takiej soczewce powiększającej, ani pomniejszony, jak w takiej soczewce pomniejszającej. A więc globalnie geometria wszechświata musiała być taka, że odpowiada propagacji światła, które nie zostało ani powiększone, ani skupione, ani rozszczepione. Czyli geometria jest płaska. To ma bardzo ważne, doniosłe skutki na temat całego wszechświata.